Z tej strony Korangar. Witam Was w 85. odcinku Zagrajmy w Risen. W tym odcinku nie będziemy robili nic innego prócz zwiedzania tej oto lokacji, czyli tych jaskiń. No i założę się, że większość czasu spędzimy na wyrzynaniu jaszczurów, skorpionów i innych tego typu poczwar. Tak więc, jeżeli nie uważasz, że to będzie interesujące, to możesz sobie darować śmiało ten odcinek, bo sądzę, że cały spędzimy na czymś takim jak teraz, czyli wyrzynaniu tych potworów. Okej, a dla tych, co zostali, mam taką wiadomość, że spędzimy tutaj chyba jeszcze dwa, jak nie trzy odcinki, ponieważ dowiedziałem się, że w całym tym kompleksie jaskiń, w którym teraz jesteśmy, znajdują się dwa pozostałe części pancerza. A jak dobrze wiecie, właśnie tylko tych dwóch nam brakuje, więc po wyjściu z tej jaskini będziemy już bogaci o całą zbroję, która jest nam potrzebna. Ach, znowu skomplikowany zamek. Raz, 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 nie. Tak, 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 tak. I teraz tak. Yes. Dobra. Yes! Yes, of course. Okej. Gdzie tu można pójść? Czy jest tu coś? Nie. 85 odcinków bodajże. Ale ten czas leci. Tam mogę przeskoczyć? Mogę, ale nie chcę. Mogę, ale nie chcę. Słyszę gdzieś popiełaka. W sumie dzięki tej lawie to jest tak jasno, że nie muszę zapalać pochodni. Popiełak! Nie podchodź do mnie! Nie podchodź do mnie! Nie podchodź! Dobra. Widzicie, zamilkłem na sekund kilka i w skupieniu udało mi się go rozwalić. Kusi mnie, żeby tam przelecieć, ale na razie wolę splądrować to wszystko dokładniej po kolei. Czy ja tu przejdę? Owszem. Wow! Myślałem, że spadnę do lawy. Niczym Terminator w drugiej części, w ostatniej scenie. To by było smutne. O, fuck. Tu nie ma przejścia. Muszę się wracać. Hops do góry. O, rany, rany. To wszystko jest tak pogwatmane i tak kręte, że strasznie łatwo się pogubić. Mam wrażenie, że już się pogubiłem. Nie wiem, czy tą ścieżką schodziłem, czy schodziłem może tamtą drugą. Nie byłem. Chyba tu nie byłem. Tak mi się wydaje. Spójrzmy, co my tu mamy. No, zaraz się przekonamy, czy tu byliśmy. Tak, byliśmy, bo skrzynia jest splądrowana. Czyli stąd wracaliśmy, więc musimy się udać w tę stronę. O, matko. Ja nie wiem, czy ja tego nie przyspieszę, wiecie? No, bo szkoda, naprawdę szkoda czasu. Więc teraz posłuchajcie sobie jakiejś muzyczki z listy melodii bez... jak to się nazywa? No, z tej takiej darmowej, co tam nie ma praw autorskich. No, a ja zajmuję się plądrowaniem tego wszystkiego, więc do dzieła. Oh,
Uf, powiem wam, że naprawdę chyba się zgubiłem. Sądzę, że na spokojnie bym sobie powolutku dał radę jakoś to wszystko ogarnąć, ale podczas nagrywania to jest trochę strofujące i człowiek ma to świadomość, że powinien iść do celu, więc sądzę, że zakończę ten krótki odcinek, który był w większości jednym wielkim przyspieszeniem. I co? No i zaznajomię się z tymi całymi grobowcami i wtedy zacznę dopiero nagrywać kolejny odcinek, więc ten traktujcie jako taki bonusowy, malutki od tak. No, więc dobra. Żegnam się z wami, trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!